Cześć kochani, zapraszam Was na test nowości. Dzisiaj sprawdzimy i coś z drogerii, i coś z biedronki, i coś z naturalnych kosmetyków kolorowych. Czy będzie tak kolorowo, pięknie i pachnąco? Czy będziecie chcieli kupić te kosmetyki, czy też powiem Wam, że lepiej tego nie robić? Przekonajcie się sami. Zapraszam do oglądania. I zaczniemy makijaż od bazy. Mam tutaj bazę z nowej serii Yoko Pure. Baza nazywa się Marshmallow Primer SPF 30 i na odwrocie czytam, że primer piankowy stosujemy samodzielnie jako baza pod podkład, lub mieszamy z kremem nawilżającym. I od razu chciałam wam zaznaczyć już na samym wstępie, że ta mimo że mamy tu ochronę SPF 30, to takiej bazy my nigdy nie nałożymy takiej ilości, żeby faktycznie ten filtr nas zabezpieczał w takim stopniu. I mieszanie również takiego produktu Sprawia, że ta ochrona już nie będzie taka, jak deklaruje producent, więc weźmy to pod uwagę. Nigdy nie traktujcie czegoś takiego jako takiej pewnej ochrony przeciwsłonecznej. Traktujcie to raczej jako taki dodatek do waszego SPF-a, no bo wiadomo ta warstwa będzie naprawdę cieniutka. Zobaczymy, jak to się prezentuje na skórze. Wycisnę sobie najpierw na rękę. Taka kremowa konsystencja. Dosyć bogata mam wrażenie w pierwszym momencie. Ciekawe, jak to będzie wyglądać na skórze i jak to się będzie rozprowadzać i czy będzie bielić. Jest dosyć gęsta. Myślę, że to jest baza, która sprawdzi się najlepiej u osób z cerą suchą, normalną, ale przymieszanej może powodować szybsze błyszczenie skóry. Natomiast dla mojej suchej skóry jest bardzo przyjemna. O, zobaczcie, ona daje wręcz taki efekt glow. Myślę, że widać to w kamerze. Natomiast zastanawiam się, co producent miał na myśli, nazywając tę konsystencję piankową, bo pianką to ona dla mnie nie jest. Zauważyłam, że skóra po tej bazie po kilku chwilach robi się mniej tłusta i mniej klejąca, glow nie znika. Natomiast troszkę przypomina mi bazę z Yves Saint Laurent, którą kiedyś miała. Bardzo przyjemny efekt na skórze, i to co zauważam, to wyczuwalny jest taki efekt wygładzenia. Jak na razie pierwsze moje wrażenia są bardzo pozytywne. I przechodzimy teraz do podkładu. Przygotowałam sobie podkład, który ostatnio dostałam od natury w paszce PR. Jest to podkład marki Sensic. No no i brzmi, powiem Wam, tak trochę podobnie jak podkład Kiko Insta Moisture, bo jest to podkład nawilżający, przeznaczony dla cery suchej, normalnej. Mamy tutaj różne składniki, które mają naszą skórę odżywiać, otulać, nawilżać. Między innymi są tutaj ceramidy, jest pantenol. Jest to podkład Illumi. Czyli będzie rozświetlający również, jak wnioskuję. Mam odcień 302 Nude Beige, No i zobaczmy, co to takiego, jak to będzie kryło, czy ten odcień jest odpowiedni dla mnie. Taki dostałam, mam nadzieję, że nie przypadkowo. Teraz będę pompować jakieś 5 godzin, więc widzimy się wkrótce. Aż mnie już ręka boli. Rany, co ja jest? Spróbuję. Nie, no spróbuj, ja nie dam rady. Help me. Czas na herbatkę. Słuchajcie, chłop dobra rada, dobrze, że jest i czuwa. Okazało się, że trzeba było troszkę przekręcić. Jaki to jest zapach dla Ciebie? Łukasz Jaki mówi... Cytrusowy. No faktycznie, cytrusowy zapach, bardzo przyjemny. Ale kurde, powiem Wam tak, moje pierwsze wrażenia... Pompka jest chyba niezbyt dobrze dobrana, nie bójmy się tego słowa użyć źle dobrana, do konsystencji, bo bardzo ciężko, bardzo opornie idzie. Ten podkład jest dosyć gęsty, odżywczy, kremowy, a pompka jest chyba bardziej yy, przeznaczona do yy, takich płynnych podkładów, lżejszych. No ale dobra, udało się wycisnąć na szczęście. O kurde, jakie to jest gęste! Wiecie co, to mi przypomina bardziej korektor niż podkład. To jest tak gęste. Kurczę, kiedyś był taki. Jak pracowałam lata temu w ceforze, to był taki podkład z Chanel Vitalumier w takim słoiczku szklanym. I on był troszkę nawet lżejszy od tego, ale to był jeden z naj, takich ba, najbardziej odżywczych, gęstych podkładów na rynku. I kurczę, jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać, więc chyba. Będę ostrożna i nie będę go nakładać zbyt dużo. Jejku, jaki dziwny! Teraz staram się go nałożyć niewielką ilość. Muszę sobie wziąć tu bliżej lusterko. Kolor bardzo ładny, taki lekko żółty. No, powiem Wam, że ładnie to wygląda póki co. Pierwsze machnięcia. Będę sobie właśnie rozprowadzać i doklepywać gąbeczką. Spróbuję jeszcze, może, pędzlem, ewentualnie takim zbitym. Nie wiem, czy sobie tu jakiś przygotowałam. Bo to też mógłby być dobry pomysł na. O, tutaj mam z ZOEBY taki pędzel zbity. Na aplikowanie takiego tłustego, gęstego podkładu to może być dobry pomysł. No, myślę, że tłuste i mieszane cery się z tym absolutnie nie polubią. Tak jak producent pisze na opakowaniu, zdecydowanie opcja dla cer suchych. Suchych, bo on jest naprawdę ciężki, bogaty. Myślę, że z tym podkładem trzeba się nauczyć pracować, bo widzę, że kurczę, pędzlem go sobie dość mocno ściągam. Gąbeczką też dużo znika. Włos mi się przykleił. Jeszcze wezmę sobie troszkę inną gąbeczkę i spróbuję. O, może tak. Nakładam na gąbeczkę i gąbeczką przenoszę na twarz. I tak chyba on się najlepiej przykleja. Ładnie błyszczy. Jestem ciekawa, czy to efekt również tej bazy, chociaż on sam w sobie widać, że jest podkładem rozświetlającym. Ok, rozprowadzę na całą twarz i zobaczymy, jak to wygląda. Jak sobie tak rozpracowywałam ten podkład, to jeszcze przyszło mi do głowy, że on mi przypomina ten kawiarowy podkład dla Prairie, który jest takim bardzo drogim podkładem, ale niekoniecznie sprawdzi się u wielu osób i tak sobie myślę, że to jest taki typ podkładu dla bardzo wąskiej grupy klientów, bo jednak niewiele osób szuka czegoś aż tak bogatego, aż tak ciężkiego, takiego na maksa odżywczego, bo takiej pielęgnacji, to znaczy tak, od podkładu nie wymagamy aż takiej pielęgnacji, Aż takiego bogactwa. Raczej zależy nam na tym efekcie wizualnym, na tym, żeby makijaż super wyglądał, był komfortowy, fajnie długo się trzymał, żebyśmy byli w stanie ten podkład szybko, sprawnie zaaplikować. A tutaj, mimo, że on na pierwszy rzut oka wygląda ładnie i w tym pierwszym momencie prezentuje się całkiem dobrze, zdrowo, świeżo, jest ten efekt glow, który lubię, to mam takie wrażenie, że on przez to, że nie jest podkładem zastygającym, będzie wchodził w załamania, będzie bardzo mocno pracował na tej skórze i nie będzie podkładem trwałym. A już na pewno nie będzie dobrym wyborem, jeśli was podkusi cery mieszane, tłuste właśnie dla, dla takich cer, bo może się zważyć, może się ściastkować, boję się, jak on zareaguje, jak więcej sebum się będzie produkować w ciągu dnia. No może to wyglądać bardzo niedobrze, więc tutaj ostrożnie z tym podkładem. Zobaczymy, jak on będzie się prezentował na mojej skórze pod koniec tego testu i wtedy go jeszcze ocenimy. A teraz przechodzimy do korektora, który bardzo mnie intryguje. Nowy korektor z. Nyksa, który widziałam już u kilku osób na Instagramie i widziałam, że ma naprawdę konkretne krycie. E, ja już miałam kilka takich hitów z Nyxa, między innymi taki korektor z gąbeczką, bardzo kremowy, świetnie kryjący, bardzo go lubiłam. Swoją drogą zapomniałam o nim i dawno go nie używałam, a jest świetny. Przygotowałam sobie dwa odcienie, 0,1 i 0,3. Ciężko mi powiedzieć, który będzie dla mnie najlepszy. Korektor kosztuje mniej więcej 40-45 zł. Taka jest jego cena. Pojemność 9,6 ml, czyli naprawdę całkiem spora. Otworzę najpierw ten jaśniejszy i trochę go zepsuję. To był przypadek, ale może zadziała. I teraz będziemy pompować. O, wyszedł od razu jaka miła niespodzianka po tym, co się przed chwilą działo. Jedna pompeczka, ciach, i już go mamy. Nie, chyba nie będzie za jasne. Wezmę sobie pędzelek syntetyczny płaski. I najpierw nałożymy go pędzelkiem. O kurczę, w sumie to jest bardzo jasne. Bardzo płynne. Ja się spodziewałam teraz po tym podkładzie czegoś takiego, wiecie, znowu bogatego, a on nie jest bogaty, jest bardziej płynny. Ale ładnie kryjący. Oj, za jasny jest ten odcień. Dla mnie już widzę, że daje mi taki efekt odwrotny pandy. Więc otworzę sobie jeszcze ten drugi ciemniejszy. Bo nie wiem, czy wysłali mi do testów dwójkę, czy ja ją gdzieś zgubiłam, czy była, bo nie mogłam jej znaleźć, a to jest trójka. Ale ta trójka chyba będzie lepsza. Ewentualnie sobie je troszkę pomieszam. No tak, to jest bardziej naturalne, a. Uważajcie na to, bo jak, za, jak nałożycie sobie zbyt jasny korektor, to on zamiast ładniej Wam rozświetlić okolice oka, dodać Wam życia i dać taki efekt wypoczętej, wypoczętej twarzy, to będziecie mieli efekt podbitych cieni. I tak się stało przed chwilą. Ta, ta okolica oka nie wygląda zdrowo, wręcz przeciwnie, więc lecimy z trójeczką. No i co? No ładny korektor chociaż jeśli oglądaliście ostatni film, ostatni test, gdzie mm, byłam zachwycona korektorem z Ingrid, obejrzyjcie, Ingrid kosztuje 24 zł, coś koło tego, czyli jest połowę tańszy, a używam go od tego filmu bardzo często, naprawdę pięknie kryje, super się zachowuje w okolicy oka, więc NYX ma sporą konkurencję. Ja sobie go nałożę i pod oczy, i na powieki, i on będzie też naszą bazą pod cienie. Fajne, przyjemne krycie. Może nie jakieś hardkorowo mocne, myślę, że średnie. Eee, przez to, że jest taki, dzięki temu, że jest taki płynny, to może będzie tutaj fajnie pracował, nie będzie się jakoś zbierał. Zaraz zobaczymy. Wklepuję sobie, wklepuję ten korektor. Bo chcę go utrwalić cieniem, nie cieniem, tylko pudrem z Claresa. Mam jeszcze puder do testów tutaj, ale nie będę kombinować, tylko utrwalę go po prostu czymś, co znam, żeby wiedzieć, jakiego efektu się tutaj mogę spodziewać. Czyli biorę puder z Claresy, to jest ten puder pod oczy numer 01. Linki do wszystkich produktów, oczywiście do tych, do których się da, znajdziecie w opisie pod filmem, bo kolekcja z Belle, która jest dostępna z Biedronki, w tym momencie jej nie znajdziemy chyba w internecie, więc wiadomo. Kierunek Biedra. Linków nie ma. Całkiem przyzwoity ten korektor. To, co ja lubię w to to że oni mają bardzo szeroką gamę kolorystyczną. I tutaj naprawdę każdy znajdzie odcień dla siebie. To nie jest tak, że ma się dwa odcienie, trzy odcienie, tylko jest o wiele więcej. Ja nawet dostałam takie bardzo, bardzo ciemne, które myślę, że mogą też się przydać do konturowania twarzy. I teraz testujemy puder z kolekcji Daisy. Ta kolekcja jest przepiękna, jeśli chodzi o jej opakowania. A puder ma w nazwie blur. Blur powder, czy będzie taki wygładzający? Oczywiście, jeden odcień mamy w sprzedaży, więc to chyba nie będzie odcień uniwersalny, bo wiadomo, że dla kogoś może być za jasny, dla kogoś za ciemny, a raczej na transparentnym mi nie wygląda. Ale sprawdźmy, jak on mi utrwali ten podkład. Jeśli chodzi o cenę tych produktów z tej kolekcji, to widziałam na profilu dziewczyn z Beauty News, że one kosztują między 10 a 13,50, więc tutaj żadnego zaskoczenia w marce Bell, jak zawsze kolekcja bardzo przystępna cenowo Kurczę, Szymon pachnie. Ten zapach jest taki świeży, ale mi się wydaje, że bardziej pachnie mój pędzel, bo zaleciało mi tu taką yy, nutą perfumowaną, ale to musi być spray do dezynfekcji pędzli, a nie puder, bo puder pachnie raczej tak delikatnie i świeżo. Ładnie się zachowuje na skórze. Troszeczkę mi przyciemniają, już widzę. Tam, gdzie dałam go więcej, to bardziej widać ten kolor. Trochę się zachowuje jak ten puder z Nude Looka. Ten wiecie taki wypiekany, rozświetlający, bo on też daje kolor. Zmienia kolor, troszkę przyciemnia skórę i na przykład jasne karnacje mogą sobie nim nawet ocieplić całą twarz, nałożyć go jak bronzer. Ten też trochę ociepla, natomiast on jest matowy, daje taki ładny, miękki mat. Jeszcze sobie zerknę do lusterka. No i faktycznie robi trochę taki Photoshop. Ładnie wygładza. Ładnie to wygląda. Chyba nawet bardziej mi się ten podkład teraz podoba w tym wykończeniu niż taki bardzo, bardzo błyszczący jak przed chwilą. No i jeszcze zauważyłam, że dodał trochę krycia mi tutaj ten puder. Przeciągnę sobie odrobinę na szyję. I zastanawiam się do czego by teraz przejść. Może do brwi, bo mam tutaj dwie rzeczy do brwi. Jedną właśnie z Bel, a drugą z Yoko z tej serii Pure. I myślę sobie, że porównamy te rzeczy. Jedna pewnie będzie inna, druga inna. Dobra, puder wygląda naprawdę fajnie. W tej cenie w ogóle Bel słynie ze świetnych pudrów, więc myślę, że jeśli lubicie ich pudry, jeśli wam się sprawdzają, to chyba warto się skusić na kolejny. Słuchajcie, chyba jestem wróżką, bo moja broda, która lubi się świecić, to jest zawsze wyznacznik wszelkich podkładów i pudrów. I tutaj yy, mimo przypudrowania, ja widzę, że już mi zaczął wychodzić, yy, zaczęły wychodzić moje zaczerwienienia na brodzie. I jakby ten podkład yy, się wsysnął, znika. Czyli cery tłuste, mieszane yy, z nadprodukcją sebum, to już ta broda wróży nie najlepiej. Yy. Czyli potwierdza się obietnica producenta suche, suche, normalne skóry jak najbardziej, ale inne nie. I przechodzimy teraz do brwi, i tak jak powiedziałam wcześniej, mamy z kolekcji Belle Daisy żel do brwi i mam z Joko piór żel do brwi. To jest taki gruby, konkretny, oba są bezbarwne. Szczoteczka hmm, myślałam, że będzie większa, na szczęście nie jest olbrzymia. Tutaj mamy jaką szczoteczkę? O, tu nawet jest. Tu nawet jest większa szczoteczka. śmiesznie. Zastanawiam się, czy jest go tu dużo. Czy zdejmować nadmiar, ale. Nawet nie ma takiego, wiecie, oklejonego. Yy, nie ma takiej oklejonej szczoteczki, jak to często bywa, więc chyba nie będę zdejmować nadmiaru. Yy, zrobię to tak, że wyjęłam teraz z opakowań i tyle, ile mamy tutaj produktu. Tyle będzie na moich brwiach, oby skończyło się dobrze. Z tej strony nałożymy bel. I teraz pytanie, czy któryś z tych żeli do Brwi wygra z najtańszym hitowym żelem, czyli z żelem Kleresa, który jest już u nas bestsellerem i wiem, że Wy go też kochacie. Ja już mam chyba trzecie opakowanie. Więc sprawdźmy, czy te będą też tak trwałe i fajne, przyjemne. Te mają na pewno dużo większe szczotki. Plus jest taki, że nie ma właśnie oblepionej szczotki produktem, bo w klaresie zawsze trzeba zdjąć nadmiar. Natomiast zawsze mam problem, że te żele jednak nie utrwalają aż tak mocno brwi jak tamten. Okej, okay, wygląda to całkiem spoko, tylko już czuję, że on jest taki bardzo ym, niewyczuwalny na tych brwiach. A teraz, może zamoczmy jeszcze raz, żeby nie było, że wyschła mi ta szczoteczka. Próbujemy ją oko z drugiej strony. Mam wrażenie, że jest tutaj go mniej na tej szczoteczce albo że on jest taki bardziej suchy. Eee, lepiej mi się tym pracowało przed chwilą, tym belem. Ale może po prostu to jest taka kwestia, że trzeba więcej czasu tu poświęcić. I zaraz jestem ciekawa, jak on zastygnie. Jeden i drugi. Jakie będą te brwi w dotyku, czy te włoski faktycznie będą fajnie utrwalone? Tutaj jest mniejsze pra prawdopodobieństwo z przesadzeniem z ilością produktu, bo yy, nie oblepiają się te włosy tak mocno. Myślę, że może być problem, jeśli macie bardzo gęste i takie rozwichszone brwi, to może mieć problem, żeby je okiem znać, Ale jak macie po prostu takie cienkie włoski, macie ich dużo. To może się akurat fajnie sprawdzić u Was. Bo też te cieńsze włosy są łatwiejsze do takiego ułożenia. No i zobaczcie, jak się to prezentuje. Myślę, że bardzo podobnie, ale poczekamy chwilkę. I ja sobie dotknę te włoski, przejadę palcem i zobaczę, które są faktycznie lepiej utrwalone. Zawsze powtarzam, czytajcie opisy producentów, czytajcie w jakim celu służy dany produkt i co. I powtarzam, apeluję. I sama tego nie zrobiłam, bo założyłam, no przecież to jest żel do brwi utrwalający. Po czym jednak się zorientowałam, jak już pomalowałam moje brwi, że tutaj mamy żel, a tutaj mamy odżywkę. Ale wiecie, to jest najśmieszniejsze? Że poziom utrwalenia chwycę w odpowiednią rękę. Poziom utrwalenia mojej odżywki Pure Yoko jest identyczny jak poziom utrwalenia żelu do brwi z Bell. Więc jeżeli szukacie żelu do brwi, który nie utrwala zbyt mocno, nie usztywnia włosów, o tak, bo klej z klaresy usztywnia je przede wszystkim, ujarzmia. A tutaj te brwi są bardzo mięciutkie, aż się boję, tak wiecie, przejechać. Przy Klaresie mogę tak zrobić: przejeżdżam w jedną i w drugą stronę palcem. Jak ten klej zastygnie, to te brwi są nie do ruszenia. A tutaj, jakbym przejechała, no to słuchajcie, to wszystko się rusza. Widzicie? To nie jest utrwalone, to jest bardzo mięciutkie. No już nie mówię o tym, że po odżywce jest bardzo mięciutkie, to akurat dobry objaw, ponieważ wyobrażam sobie odżywkę nakładamy raczej wieczorem pielęgnacyjnie, że idziemy z takimi utrwalonymi, twardymi brwiami spać. Nie. Także joko to dla Was akurat na plus. Ale jestem ciekawa, jak się sprawdzi ta odżywka tak pielęgnacyjnie, czy ona faktycznie wzmacnia brwi, bo wiecie z tymi brwiami i z takimi produktami pielęgnacyjnymi do nich, to jest bardzo trudna sprawa ciężko o coś co faktycznie działa. Okej, okay, przechodzimy dalej. Teraz zrobimy pojedynek rozświetlaczy dwóch zupełnie różnych, ale zobaczymy który spodoba nam się bardziej. Z tej strony Joko, sypki rozświetlacz, który w opakowaniu, no, powiem wam, wygląda tak, że to jest chyba ten produkt z tego filmu, którego najbardziej nie mogę się doczekać i już nie mogę się doczekać momentu aplikacji. A ten Bel Kurczę, opakowanie fajne, te stokrotki są przeurocze, ale w środku niekoniecznie mnie zachwycił, więc jestem ciekawa, czy faktycznie teraz na skórze będzie tu wow, a tu niezbyt, czy może będzie jakieś zaskoczenie, będzie na odwrót. Zaczniemy od Joko i wezmę sobie pędzelek z Annabel. Słuchajcie, te pędzle z Annabel pojawiły się u nas na Sugar Powder. I ja jestem nimi zachwycona, przepięknie wyglądają, mają mega jakościowe włosie, to jest już coś takiego, wiecie, chcecie sobie więcej zainwestować, chociaż moje, moim zdaniem i tak one są w bardzo dobrej cenie w stosunku do tego, jakiej są jakości, więc wpadajcie na Sugar Powder. Ja teraz użyję sobie tego pędzelka wachlarzyka do tego rozświetlacza sypkiego, może go pokażę jeszcze, zesłoczuję go na ręce u siebie. No, słuchajcie. Zapowiada się ciekawie, powiedzcie sami. Taki pył błyszczący, subtelny. Dobra, nakładam na pędzelek. I fajne też jest to opakowanie. Fajnie, bo tutaj są dziurki w środku. Nie wysypuje się tego nie wiadomo ile. Jest to dosyć wygodne, ekonomiczne. I lecimy. O kurde! Co tu się dzieje? Jakie to jest mocne. Nie do tego to ja się nie spodziewałam, że to jest taka moc. No to odrobinka, naprawdę odrobinka produktu, bo popatrzcie co tu się dzieje. Jezu, jakie to jest mocne, ale jak on by pięknie też na oku wyglądał. Szczerze mówiąc, yy, patrząc na... Ten produkt w opakowaniu, ja myślałam, że to będzie o wiele subtelniejszy blask, a jest moc i petarda. Wow, to jest taki złocisty blask, kurcz, ale na lato, powiem wam na lato ten rozświetlacz, jeszcze na dekolt, obojczyki, ramiona, ja to widzę. Dobra, próbujemy teraz ten drugi z Bell. Wezmę sobie czysty pędzelek, teraz użyję tego pędzla z sklewier, który też znajdziecie na Sugar Powder 125N. No i co? Jak ty będziesz rozświetlaczu wyglądał? Wydaje mi się, że on może być ciemny dla mnie. O kurczę. Słuchajcie. Pierwsze porównanie. Tutaj dotknęłam tylko pętlą i było pss, petarda. A tutaj subtelny blask. Subtelny. No taki delikatny. No... Słuchajcie, tutaj jakbym miała ocenić skalę szaleństwa i blasku, to tu mamy takie 3, a tu mamy takie dziewięć o. Natomiast to nie jest zły rozświetlacz. Zobaczcie, on też daje efekt tafli, tylko on jest taki bardziej subtelny. Zastanawiam się, on mi się tu tak zlewa z tą skórą. I niekoniecznie to jest dla mnie dobre. Myślę, że może ładniej wyglądać na innych karnacjach, może na ciemniejszych. No, ciekawie, ciekawie, ale zdecydowanie wrażenie o wiele większe zrobił na mnie rozświetlacz Joko. Muszę zobaczyć, czy są jeszcze jakieś inne odcienie, ale wydaje mi się, że to był jedyny, bo przyszło jeszcze do mnie w takich opakowaniach pudry, a to był jedyny tak zapakowany rozświetlacz, ale kurczę, taki, ale jeszcze z różową nutą, to by było coś fajnego. Dobra, i teraz przejdziemy do palety. Mam tutaj z Joko paletę, były dwie mm, kolorystyki yy, i ja stwierdziłam, że wezmę tą jaśniejszą, bo była jeszcze taka ciemniejsza, myślę, że dla mnie za ciemna i teraz sobie użyjemy tego brązera. Pędzelek, pędzelek. A, weźmiemy sobie pieczone. Pieczono, mam nadzieję, że jesteś czysty. O, Zobaczcie, jak nabieram, to on się dosyć mocno pyli, więc trzeba chyba uważać, ale pytanie, czy ma taką mocną pigmentację, czy to tylko pylenie? Mhm. Nie, wydaje się być takim raczej delikatnym brązerem. Chociaż, jak nałożymy więcej na pędzel, to zobaczcie, efekt może być intensywniejszy. Fajny kolor, bo jest taki dosyć wyważony, nie jest ani za ciepły, ani za chłodny, bardzo ładne. I to jest trio numer 02. I ja sobie jeszcze na czoło nałożę. Bardzo ładny bronzer. Miałam tutaj jeszcze przygotowany róż sorki w kremie z kolekcji Bell, ale niestety zagapiłam się i za, i za szybko się przypudrowałam i teraz już go nie nałożę na przypudrowaną skórę. A on ma odcień taki, zobaczcie, kurczę, fajny. Myślę, że go możemy gdzieś tam na Instagramie przetestować, żebyście wiedzieli, e, czy warto na niego polować, czy też nie. Czy się będzie trzymał przede wszystkim, bo w tych różach kremowych to jest taka najbardziej nurtująca kwestia, czy się trzyma, czy się nie trzyma. Ale kolor bardzo ładny, oczywiście wiosenny. I teraz czas na róż z tej paletki. Zobaczcie, on jest taki troszkę zgaszony, różowy, wygląda na subtelny. Zobaczmy, jak będzie wyglądał na moim policzku, jednym i drugim. Mhm, ja lubię taką kolorystykę, więc mi się to podoba. Mmm, jaki cute, wiosenny. Właśnie już mi się ostatnio chciało takiego różowego różu. Pięknie to wygląda. Więc dzisiaj będzie zarumienione lico na maksa. Jest całkowicie matowy i w, przy takim kolorze to wygląda bardzo fajnie bardzo ładnie, tak słodko dziewczęco. Tutaj mamy glow na policzkach, tu mamy mat. fajnie to się łączy. ładnie, ładnie. i podoba mi się bronzer i podoba mi się róż. mam jedynie obawy co do tego rozświetlacza z palety, że on będzie za delikatny. chociaż, o, chociaż kurczę, on tu wygląda w opakowaniu tak sucho, ale na palcu wygląda całkiem, całkiem. Więc chyba jeszcze w następnych filmach musimy przetestować rozświetlacz z tej paletki, bo zapowiada się atrakcyjnie. I co nam zostało, moi drodzy? Został nam pisak do piegów, ale chyba zostawię go na koniec. Zostały nam cienie, błyszczyki, maskara. Chyba teraz przejdziemy do cienia. Ja już tutaj sobie w międzyczasie troszkę wklepałam ten korektor, bo on mi się zebrał w załamaniu. I teraz na taką wilgotną powiekę w klepie najpierw ten bardziej taki koralowy odcień, bo mamy dwa odcienie. Jeden jest jasny, czy one mają numery, nazwy? 02. 01 Flower Dream i Flower Love. Love to jest ten bardziej taki koralowy. Na środek powieki klepie ten koralowy. On mi przypomina cień z Claire Blanc. Albo Clare blank, jak kto woli. Tam był taki. Hmm, chyba Spicy Coral. Taki koral z nutą złotego. I jak znajdę ten cień, bo ja go mam w swojej kolekcji, to wam napiszę w opisie pod filmem, którego koloru z właśnie tej marki to może być odpowiednik. Wow, jaki pigment, zobaczcie. Kurczę, ładny. Taki wiecie, orange, taki soczysty, wakacyjny już powoli, mimo, że wiosna dalej do nas nie przyszła, bo jest zimno, jakby był luty, może przesadzam trochę, ale chciałabym, żeby było cieplej. Natomiast ten jest taki kuczy, soczysty, wakacyjny, na maksa, piękny. Wklepię go sobie na całą powiekę, ruchomą. Bardzo ładny kolor. I jeszcze wezmę pędzelek i tym pędzelkiem rozblenduję jego granice. To jest Clarissa 240... Klawier 240N. Kla i kla to się myli. Tak, już mąż tutaj, słuchajcie, się skręcał za kamerą. Że znowu się pomyliła. Znowu pomyliła nazwę. Znowu będę musiał dać śmieszny napis. Troszeczkę sobie dołożyłam na pędzelek, żeby go tutaj jeszcze podciągnąć wyżej. Natomiast słuchajcie, podoba mi się to, co ja widzę. Podoba mi się to. Podoba. To chyba drugi w kolejności po tym rozświetlaczu e, kosmetyk, który mi tutaj tak, hmm, tak, jest fajnie. Podnosi endorfiny. Dobra, jak już upaprałam ten pędzelek w tym cieniu, to biorę czysty pędzelek, żeby to jeszcze wyżej rozblendować. I nie bójcie się takich kolorów, jeśli macie, czy brązowe tęczówki, czy niebieskie tęczówki, bo one tak pięknie podkreślają takie kolory oczu, że nic, tylko malować się i nakładać. No bardzo no i słuchajcie, co ja mam teraz zrobić czy nałożyć na drugą powiekę, na całą powiekę ten drugi pyłek, chyba tak by było najbardziej obiektywnie, tutaj machami jury za kamerą tak, 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 zrób tak, tak, no to dobrze, zrobimy chociaż wiecie jak to jest, człowiek ma taką ochotę tak na drugie oko i tak zobaczyć ten efekt i wytuszować rzęsy i już tak się cieszyć tym pięknym cieniem, a tu nie można bo trzeba na drugie oko nałożyć co innego, no ale czego się dla Was nie robi więc czyszczę mój palec aplikator i sięgam po drugi kolor. Ale zanim to jeszcze tutaj poklepiemy, korektor i tę sprawę, aby było wszystko równo jak amen w pacierzu. Widzicie, ja ja tylko, amen jest równy. Ja też nie do dziś. I ten cień, ja znowu przypomina mi cień z Make Up Forever. Mój mąż leje za y, kamerą. I jak ja mam pracować w takich warunkach, jak ktoś się ze mnie śmieje? Słuchajcie, ten cień przypomina mi cień z Make Up Forever. Ja te pyłki kocham, mimo że ich już nie mam w sprzedaży. Ja mam jeszcze jakieś takie swoje egzemplarze sprzed lat. I oni mieli piękne i rose gold, i właśnie taki róż chłodniejszy, obłędny. I to jest właśnie jeden z kolorów, który ja uwielbiałam tam. Więc zobaczmy, czy on na powiekach wygląda równie szałowo. Łodniutki. łodniutki jest ten odcień. No to bardziej w moim klimacie teraz jest zdecydowanie ten. A ten do takiego makijażu gdzieś tam jako punkt błysku spoko. Bo myślę, że jednak ten z Makeup Forever był ciut cieplejszy. On miał taki bardziej złoty połysk, mimo wszystko. A ten jest taki, no bardziej już srebro wpadający. Chłodny, chłodny jak nasza wiosna polska. Dałam go niewiele i się zastanawiam, czy go dołożyć, ale chyba nie będę go dokładać, bo się boję, że on będzie taki jeszcze, wiecie, bardziej szarawy, chłodnawy, a nie chcemy tego. Więc tylko biorę pędzelek i tutaj sobie rozblenduję to. Ewentualnie myślę, czy coś tu mogę dodać do tego załamania. Może sobie to rozblenduję odrobinką tego różu, który mam na policzkach, czyli tego. Tak, to będzie gitarka. No ładnie się z takim różem matowym w załamaniu to łączy. Jak lubicie taką tonację, to jak najbardziej można szaleć trochę sobie zdjęłam tych drobin przez to blendowanie, więc ja sobie jeszcze go wklepię teraz na powiekę. Jak chcecie pamiętajcie, żeby ten błysk był taki mocny, konkretny, żeby też cień był mocniej napigmentowany, to wtedy nie korektor jako baza, tylko najlepiej NYX Glitter Primer albo coś w tym stylu. Dobra, ja to już chyba tak zostawię. Powiedziała zostawię i wzięłam pędzel, żeby blendować jeszcze dwie godziny. Tu mi się coś osypało. Dobrze. Wszystko mamy prawie na tej twarzy oprócz maskary. Dostałam paczkę od Rimmel z maskarą i w ogóle z całą tą serią kind and free. Widziałam z tej serii u Maxineczki podkład i mi się bardzo podobał, więc jak zobaczyłam tą paczkę, to tak mi się oczka zaświeciły i ten podkład też będę musiała przetestować, bo on taki nawilżający, ładnie kryjący. No może być to coś ciekawego. Ale pomyślałam, że weźmiemy do tego filmu maskarę, która, kurczę, niezbyt mi się podoba, bo jak widzę już, jak tak wyciągam tuż z tego, z opakowania i widzę, że tak on się tak przeciąga po tej szczoteczce, to ja już i jakoś mam takie skojarzenie, że on będzie sklejał rzęsy. Ale oby tak nie było. Podkręcę sobie jeszcze zalotką z Golden Rose. Oczywiście ją dostaniecie u nas na Sugar Powder. Podkręcam i zaraz tuszuję. Jeszcze muszę zerknąć, jaki on ma dawać w ogóle efekt ten tusz. Aha, objętość. Przede wszystkim objętość, ale też wydłużenie. To zobaczmy, czy faktycznie daje objętość wydłużenie. Szczoteczka jest dosyć wąska, myślę, że taka precyzyjna, ale tusz wydaje się być takim tuszem dosyć mokrym. Jeśli lubicie takie maskary, takie formuły, to coś dla Was? O, już widzę, że faktycznie tak otula i wyciąga te rzęsy, wydłuża je ładnie. Na razie nie jest źle, obyś tylko nie skleił. Jakoś tak wiecie co, nie po mi z maskarami z Rimmela, dawno nie używałam, bo wiele bubli tam wśród nich dla moich rzęs było, akurat na moich rzęsach się nie sprawdzały, więc ja naprawdę od lat nie używałam żadnej maskary z Rimmel. Ale nawet całkiem spoko to wygląda. Cena maskary między 20 a 25 zł. Wygląda spoko. Ale chyba i tak wolę maskarę z tą Złotą. Ona się nazywa Smoking Hot, chyba jeśli dobrze pamiętam. Bo ona bardziej mi rozdziela te rzęsy i zagęszcza. Ja wiecie, wolę ten efekt niż takiego wydłużenia. Ale jak ktoś chce wydłużenia, to, to jak najbardziej. Nie mogę się nie zgodzić, ta maskara naprawdę ładnie wydłuża. Mam nadzieję tylko, że nie jest wodoodporna, ale nigdzie tu nie widziałam takiej informacji, żeby była. Bo ja nie nienawidzę zmywać tych maskar wodoodpornych. Trwa to naprawdę długo i zawsze trzeba się mordować, przykładać przez długą chwilę wacik, żeby wszystko rozpuścić, bo bez tego ani rusz tylko powrywamy sobie rzęsy. Na test tego też czekałam. To jest mazak do piegów i widziałam już go u kilku osób na Instagramie, chyba Kitulet go też pokazywała. Słuchajcie, to jest produkt, którym podobno w łatwy sposób możemy sobie dorysować w miarę naturalne piegi, co nie jest takie proste i oczywiste. Przeczytam Wam jeszcze, co tutaj mamy w sposobie użycia od producenta przed użyciem wstrząśni. O! Końcówką aplikatora dotknij do skóry i nanoś punktowo plamki w nieregularnych rozmiarach i kształtach. Po aplikacji produktu delikatnie wklep go w skórę, aby uzyskać naturalny efekt. Wstrząsamy. Okej, okay. skąd tu się już wziął koci włos? To jest zagadka stulecia. Dobra, lecimy. Aż się boję. Dobra, od razu będę. żeby on tak nie zastygał. Ale powiem wam, że niestety. Jak patrzę na zbliżenie na siebie, to nie mogę patrzeć na ten podkład, bo już wygląda coraz gorzej. Ale to już pogadamy sobie na podsumowaniu. O, fajnie, jak faktycznie szybko dotkniemy, żeby on. żeby zdjąć jakby nadmiar tego produktu, żeby te biegi były takie bardziej transparentne. O, to jest super! Tylko trzeba y, mieć wprawę, żeby to faktycznie tak nieregularnie rysować, a nie robić typowe kropki, bo to wtedy nie wygląda naturalnie, no nie? Tak Jakoś też pod kątem. Mocniej! The husband mnie namawia do takiego szaleństwa. Ej, spoko! Naprawdę ma fajny kolor i powiem Wam, że z takich szybkich, łatwych, prostych w użyciu mm, kosmetyków do robienia piegów, to jest chyba najfajniejszy, jaki do tej pory używałam. Na pewno, na pewno będzie hitem na Lato do takich makijaży. Tylko tu mi się, powiem Wam, nie zgrywa mi się mój look, bo do tych piegów to ja bym zrobiła taką rozświetloną skórę. Make-up, no make-up. Wiecie, delikatnie, korektor, praktycznie bez takiego mocnego makijażu. A tu już mam taką dość konkretną tapetę przez ten podkład i puder. Ale do takiego glow make-upu super, takiego bardziej modowego. Kochani, zostały nam dwie rzeczy. Zerknę tylko na mój bałagan, który widzę przede mną. Na szczęście wy go nie widzicie. Wy widzicie idealny świat YouTube'a. Nie rób tego! A to ham jeden Zdradza moje sekrety. Zostały nam ostatnie dwa produkty, yy, czyli... Tak? Ostatnie. Błyszczyki, błyszczyki z tej kolekcji. No i co? I pokazać Wam jeden drugiej, no chyba tak trzeba zrobić. Najpierw jedziemy z tym takim intensywniejszym. O, olejkowa formuła, kocham. I piękne drobinki. Tutaj wyglądają. Słuchajcie, nie bójcie się, bo zobaczcie, jak to tu wygląda w opakowaniu. Boimy się, że on będzie taki miał efekt na ustach. On wygląda bardzo neutralnie daje głównie blask jest taki olejkowe, trochę przypomina mi Golden Rose chociaż Golden Rose nie ma drobinek bardziej daje kolor i takie soczyste usta a tutaj mamy efekt tafli i są drobinki, bardzo przyjemne to jest ciekawe czy będzie różnica między jednym a drugim, bo to naprawdę wygląda jak bezbarwne na ustach czy on barwi usta? Myślę, że nie, bo tu nie ma żadnej takiej informacji. Płynny błyszczyk, kwiatowy błyszczyk do ust i tyle. Więc zdejmiemy go i zobaczymy, jak się prezentuje drugi odcień, czy jest różnica. I lecimy z drugim kolorem. O, ten chyba jest bardziej widoczny na ustach. Ten bardziej pomarańczowy, czyli odcień numer 01. Chociaż i tak jest. Mm, bardzo neutralne jak na to, co widzimy w opakowaniu. I tutaj wydaje mi się, że bardziej widoczne są drobiny, bardziej się tak rzucają w oczy. Mhm. Złote drobiny, więc jeśli zależy Wam na tym, żeby na tych ustach było więcej widać, to wybierzcie sobie ten. Chociaż y, różnica jest naprawdę nieduża nie minimalna, bym powiedziała ale konsystencja bardzo przyjemna. Kochani, zanim przejdę do podsumowania, przypomnę, że warto subskrybować kanał, będziecie wtedy na bieżąco, wiem, że jest tu mnóstwo nowych osób, kliknijcie koniecznie również dzwoneczek, żebyście dostali powiadomienie o nowym filmie, zapraszam Was, rozgośćcie się tutaj, twórzcie z nami cukrowo-pudrową społeczność i teraz już przechodzę do tych mniej przyjemnych rzeczy, bo zacznę od podkładu, który najbardziej mnie rozczarował. Najpierw byłam podjarana, zaciekawiona, zszokowana, a okazało się, że nie jest to prosta formuła i nie nie wiem, kogo nas zadowoli, a szczerze mówiąc, najbardziej martwi mnie to, co widzę na mojej skórze już teraz pod koniec makijażu, bo zobaczcie, że on podkreślił mi suchość w załamaniach, a ja tu nawet nie, nie nakładałam dużej ilości pudru. Ten podkład wchodzi wszędzie, wchodzi też w okolice nosa. No i na brodzie widoczne są już przebarwienia, tutaj zdecydowanie znika krycie. Nie wiem, zastanawiam się, czy dawać mu w ogóle kolejną szansę. Natomiast nie zrobił na mnie takiego wrażenia, jak myślałam, jak czytałam opis, spodziewałam się, jakie są tutaj, wiecie, składniki, co to będzie fajnego, że to będzie kikoistami jeszcze nie totalnie nie to nie jest ta formuła. Natomiast ymm, może ktoś, kto ma bardzo słową skórę, może taką osobę zadowolni. Natomiast teraz przejdźmy do miłych, sympatycznych rzeczy, czyli to, co mnie zachwyciło. Cień, który widzicie na moim oku z tej kolekcji Bell, Tanioszka, przepiękna Tanioszka. Tak sobie myślę, że to jest cień w kolorze aperolu. To jest coś idealnego na ten wakacyjny sezon przepiękne złote drobiny. Ten aperolowy cień musicie mieć w swojej kolekcji, zdecydowanie tak. Pisak do piegów. Piegi są jak najbardziej hot i tutaj y, zrobicie to w prosty, szybki sposób, więc jak najbardziej, jeśli nawet nie używałyście nigdy, y, nie, nie rysowałyście nigdy wcześniej piegów w makijażu, to koniecznie spróbujcie z tym mazakiem. Mam nadzieję, że wyjdzie Wam to w mik. Przetestujcie i dajcie znać w komentarzu, jak wyszło. No i dwie rzeczy z serii Yoko Pure, które mi się bardzo spodobały. Paletka, przepiękna kolorystyka, bardzo fajny brązer. Produkty fajnie się aplikują, bezproblemowo, szybko. Bardzo ładnie estetycznie to wygląda. Jak najbardziej jestem na tak. I na koniec zostawiłam jeszcze ten rozświetlacz, który zrobił na mnie olbrzymie wrażenie, aż musiałam zdejmować nadmiar, bo nie spodziewałam się, że to będzie się tak błyszczeć. Więc te cztery rzeczy... Wow, wiła, wow, wow. dajcie znać, czy Wam też się tak bardzo spodobały jak mnie, napiszcie koniecznie w komentarzu, czy testowaliście już te kosmetyki, czy to dopiero przed Wami, czy byliście już w Biedronie, na przeszpiegach, czy już coś kupiliście, czy też nie, jestem mega ciekawa, a my widzimy się w kolejnym filmie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, pa!